Parsza 38, Parsza Korach. Może tak od końca, bo to chyba najprościej. Tak jak to czytam, bo funkcjonuje w różnych kręgach tak zwana dziesięcina, ale tutaj mamy jasno i klarownie powiedziane, że dziesięcina należy się Lewitom. Lewici z całego narodu dostają dziesięcinę i pierworodne, to trzeba zaznaczyć, i pierworodne. Pierworodne to jest co innego niż dziesięcina. Wszystkie pierworodne. Ludzie mieli być wykupywani i zwierzęta nieczyste, pierworodne miały być wykupywane. Czy inne przekłady mówią o tych zwierzętach, jakby w ogóle to były te tak zwane nieczyste, czyli te których się nie jada, ale też można powiedzieć, że pierworodne jest nieczyste, gdy jest ułomne. I może też o takie nieczyste chodzi zwierzęta. Trudno dokładnie tu stwierdzić. W każdym razie Lewici wszyscy mieli dostawać dziesięcinę. Dobrze mówię, czy Aaronici? Synowie z pokolenia Aarona. Bo później ci Lewici mieli dawać dziesięcinę z tego, co otrzymali, na Aarona, na arcykapłana. W każdym razie to jest ta dziesięcina w kwestii, po pierwsze, to nie jest dziesięcina z jakichś prac najemnych, cieśla, nie wiem, z dun, kamieniarz i tak dalej, który pracuje i zarabia za jakieś rzeczy, które robi pieniądze, to w Biblii mamy jako dobrowolny dar od takich ewentualnych dochodów. Dlatego wspominam o tym, bo dzisiaj się sieka tą dziesięcinę. Niektórzy nawet żądają pitów, i żeby ludzie płacili dziesięcinę ze swoich dochodów. To tak, żebyśmy wiedzieli, to nie jest dziesięcina. Dziesięcina to jest z tego, co Bóg błogosławi, daje, czyli z synom Lewiego oddałem jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny w Izraelu za swój. Czyli Lewitom, dobrze mówiłem. Czyli ta dziesięcina stricte jest z przychodu zwierząt, trzody i z uprawy z roślin. Tylko z tego. Ja bym tutaj może jeszcze, bo się też zastanawiałem kiedyś, jak wygląda dziesięcina, bo to też to do Boga należy. No drewno to jest rośliny, tak? Czyli jak ktoś ma tartak czy coś, to ta dziesięcina by wtedy szła. Znaczy tartak. Tartak to jest przerób drewna. To już jest najemna praca. Ale jak ktoś sprzedaje drewno na budowę na przykład, tak? Ma las, który jakoś tam uprawia czy coś, to w tym sensie dziesięcina. Też się kiedyś nad tym zastanawiałem, jak wygląda sprawa minerałów, rud, złota, diamentów i tak dalej. Bo to jakby są naturalne rzeczy, tak? Które Stwórca stworzył. Czy to też należy do tej kwestii dziesięciny? Nie jest to wspomniane, ale jakby sama idea tutaj podpowiada w pewnym sensie takie myślenie, że to, co Bóg dał, to jest z tego dziesięcina. W końcu ta dziesięcina była na Lewitów. W tych różnych zborach protestanckich coś nie ma Lewitów. Ja nie spotkałem się przynajmniej, nikt się nie przyznawał. Dlaczego nawołują do płacenia dziesięciny z pewnym rozkazem, pewną taką, wykorzystując ten mechanizm? No, widocznie tak chcą, bo są tam zawody pastorów, no to muszą z czegoś się utrzymywać. I wszyscy Lewici mieli dziesięcinę, dla wszystkich Lewitów cały naród dawał dziesięcinę, a Lewici z tej dziesięciny
która była potraktowana jako święta, dochód pola. Z pola, oddawali dziesięcinę Bogu, którą przejmował arcykapłan Aaron. Tak, Bóg tak zarządził. Tu też to trzeba powiedzieć, że to całe zarządzenie jest konsekwencją tego buntu całego, bo trzeba też to zobaczyć, że jak moralność, którą Bóg dając prawa nakreślił, ale tu widzimy co chwila w tym narodzie jest straszliwy bunt, taka degradacja, zstępowanie coraz niżej w tym wszystkim i konsekwencje tego wszystkiego. Dlatego tutaj też tekst trochę w jednym miejscu, bo jest akurat w nawiasie kwadratowym, ja tego nie przeczytałem z poznańskiego, to jest 18 werset 16 rozdziału, że każdy wziął wtedy swoją kadzielnicę, włożyli do nich ogień, nasypali do tego kadzidła i stanęli przed wejściem do Miejscu Zjednoczenia, także Mojżesz i Aaron tak zrobili. Jest w nawiasie kwadratowym, że tak zrobili, że wzięli jakby można się domyślać, że wzięli, nasypali kadzidła i ogień w kadzielnicę. Natomiast to nie do końca jest w tym znaczeniu, że tak zrobili, tylko że stanęli przed namiotem zjednoczenia, bo Mojżesz nie miał prawa nasypać sobie kadzidła. Aaron prawdopodobnie też tego nie zrobił, w sensie, bo Aaron wziął, tak jak później mamy, wziął ogień z ołtarza oddań. Ten ogień należało wziąć. I prawdopodobnie ci wszyscy buntownicy włożyli sobie jakiś ogień. Najprawdopodobniej, bo tutaj w ogóle... No przecież nie mogli wziąć. Tak, ale najprawdopodobniej. Na pewno. Znaczy na pewno nie można było ognia brać do tego ołtarza, co jest za zasłoną w namiocie zjednoczenia. Musiał być brany ten ogień z tego ołtarza spiżowego, miedzianego. Natomiast tutaj jest mowa o kadzielnicach. Ja tylko odnoszę się do tego w nawiasie kwadratowym, bo czasami czytam, bo jest składniej, a tutaj tego nie przeczytałem, bo Mojżesz na pewno nie wziął kadzielnicy. W niektórych miejscach, w tych opracowaniach jest, że Mojżesz też pełnił funkcję kapłana, pomimo iż nie był wyznaczony przez Boga i on tych funkcji takich jak Aaron może nie pełni, ale przez samo to, że miał bezpośredni kontakt z Bogiem, stawiało go w roli kapłana, arcykapłana, nawet więcej niż arcykapłana, bo miał większe zaszczyty i uprawnienia niż Aaron. Zgadza się, ale w określonym czasie. Trzeba to uściślić w czasie, bo gdy jest wyznaczony Aaron jako arcykapłan, Mojżesz już przestaje to robić. To trzeba wiedzieć, że to jest prawda, ale w określonym czasie. Później właśnie, dlatego to cały czas się stacza, bo jest cały czas jakiś błąd, jakieś coś się wydarza i Bóg postanawia pewne rzeczy i ogranicza pewnych ludzi, że, bo trzeba powiedzieć, bo tutaj Korach mówi, że wszyscy są święci i on mówi prawdę, ale nie w tym czasie, bo tym narodem świętym był cały Izrael pod górą. Tak Bóg powiedział, wy jesteście narodem świętym, królewskim kapłaństwem, cały naród, ale następuje bunt. Następuje dalej bunt i dalej bunt i Bóg ogranicza to. Wszyscy nie są już święci, czyli oddzieleni. I tutaj już mamy czas, gdy oddzielony do służby kapłańskiej jest Aaron, jego synowie. I tu już w tym czasie Mojżesz już nie ma prawa tego robić. Znamienne są pierwsze wersety w 18 tym rozdziale, gdzie jakby no jest jasno też powiedziane, że nie tylko same przywileje, ale też i odpowiedzialności. Tak. Za to. Wracając jeszcze do dziesięcin, zobaczmy, jak to jest ciekawie skonstruowane, bo arcykapłan, w tamtym czasie arcykapłan, kapłani byli odpowiedzialni za to, żeby prawo Boże, czyli czystość, świętość narodu
była taka no, stuprocentowa, czyste. Oni byli odpowiedzialność. To wiązało się z tym, że ludzie, którzy słuchali tych wszystkich pouczeń od głowy, jakby, którzy zarządzają przekazywaniem tych praw, tych informacji, nauczają cały lud, to lud postępuje właściwie i Stwórca błogosławi im w trzodzie i w urodzajach, to znowu daje obfitą gdzieś zbiory i przychów, to znowu daje sporą dziesięcinę i oni mają zysk, znaczy w tym znaczeniu, że mają dużo z tych dziesięcin. Zobaczmy, jak to jest sprzężenie zwrotne. Natomiast gdy głowa kuleje i to przekazywane jest później ludziom prostym, że tak powiem, którzy tam uprawiają ziemię, hodują i tak dalej, Bóg cofa swoją rękę, tam oczywiście jak to dzisiaj jest, że raz pada deszcz, raz nie, dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czyli ten lud dostaje czasami lub nie, ale jest tego mniej i znowu oni mają mniej. I oni, mając mniej, zaczynają kombinować. Nie zwracają się do Boga, bo czas, który do niewoli babilońskiej jest dosyć długi czas, to co czytamy, te różne wydarzenia, które tam się działy w tym długim okresie, to pokazują właśnie to sprzężenie zwrotne, że oni zamiast pilnować czystości, kapłani, tak później król, tego wszystkiego, nie robią tego, to się odwraca przeciwko nim, bo dostają mniej i oni, kapłani, zaczynają kombinować, czyli idą do, pozwalają innym bóstwa, tak, czyli jak wprowadzają inny kult, czyli bezpośrednio od tych wiernych, co dzisiaj można powiedzieć bardzo dobrze to widać, że ci wierni, ci prości wierni bezpośrednio tym kapłanom dają na różne rzeczy, za różne usługi, o tak, można by powiedzieć, za różne duchowe usługi, kasę. I podejrzewam, że to do tego dążyło i pogłębiało cały ten całą tą sytuację, która tam była. Bo jeżeli pozwalali na kult Baala, to te ofiary, które tam szły i te datki, które tam szły, to oni zgarniali. No, pozwali, przymykali oko. No, przymykali oko. No, oglądaliśmy jakiś teraz film o tym królu. No tak, ale to pokazuje, jak dopuszczali. W świątyni były nieprawidłowości, to możemy przeczytać dopiero w Nehemiasza, co jest po Babilonie. Kulmina? A teraz mówimy nie po. Przed. Po Babilonie. Przed. Po Babilonie. Kiedy wrócili i odbudowywali. Ale co się przed działo, że tak, nawet świątyni było to, wszystko jest poustawiane. Gdzie się kapłani tyłem do na wschód słońca się kłaniali, czyli tyłem do wszystkiego, co tam w świątyni było. To jeszcze jest przed niewolą babilońską. Czyli tu też chciałem to zwrócić uwagę, że te różne sytuacje, te bunty, przysłuchując się tym słowom, że ich Mojżesz wyprowadził z ziemi, gdzie to było? Ziemi miodem i mlekiem płynącej. Oni tęsknili za Egiptem, jak tam wspaniale mieli. Może niektórzy mieli.
Czy to mało, żeby wiodłeś nas z ziemi mlekiem i miodem płynącym? To jest 13 werset. I wytracić nas na tej pustyni? Jeszcze chcesz do woli rządzić nami? Przecież nie wprowadziłeś nas do ziemi mlekiem i miodem płynącym, ani dałeś nam posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym ludziom zaślepić oczy? My nie przyjdziemy. Czyli tutaj Datan i Abiram tutaj taką odpowiedź buntowniczą. To jest ten bunt polityczny. Ale jeżeli jeszcze przyjdzie... Tak, tylko to trzeba dodać jeszcze, że był czas, że zwiadowcy idą, wracają i był czas na wejście, osiągnięcie tej ziemi, tak? Znowu mamy bunt i konsekwencją jest tego, że kara 40 lat. Tułaczki po pustkowiach. I oni mają pretensje jeszcze do Mojżesza, że ich nie wprowadził. Czyli najpierw się buntują, a później mają pretensje, że no dlaczego nas nie wprowadzasz do tej ziemi, nie dajesz nam tego. No ale mówiliśmy na początku, że przetrwajmy pierwszy werset. Mhm. Korach, syn Issachara, a wnuk Kehata, syna Lewiego, czyli Korach był tak jak Aaron, Kehatytom. Tak, Kehatytom. I bardzo blisko było do po linii rodowej do Arona. I mógł, mając niezdrową ambicję, czuć się pominięty. To jest decyzja Boga, że Arona wybrał, tak? Z różnych względów. Natomiast czytając dalej, ten Korach, który uzurpował sobie funkcję najwyższego kapłana, dobrał sobie Datana i Abirama. I tutaj to już są inne rody, bo to są Rubenici i... Rubenici, nie wiem. Obaj chyba. Chyba obaj. Bo oni bracia byli. I tutaj kwestia władzy, którą przyglądając się temu, co Mojżesz czynił z Aaronem, no to Aaron jakby pełnił funkcje kapłańskie, a Mojżesz funkcję zarządzającego całym zgromadzeniem, czyli jakby był przywódcą. Mhm. I tutaj właśnie jedni aspirowali do władzy nad całym zgromadzeniem, a drudzy do posługi przy przybytku. Mhm. I to, co mówi tutaj, co przytoczyłeś w 14 wersecie, to są argumenty, którymi zaślepili tych wszystkich ludzi, którzy do nich przystąpili, bo to nie było mało, 250 przywódców rodzin. Tak, czyli takie książęta w pewnym sensie, tak? Tutaj można się powiedzieć. Nazywają tak książętami, czy to w drugim wersecie jest, tak? Książąt rodowych, czyli przywódców rodów. I to nie jest mało, zważywszy, że 600 tysięcy mężów było zliczonych do walki zdolnych, no to był to jakiś odsetek znaczący, bo za nimi, za tymi głowami rodzin postępowały całe rodziny wieloosobowe. Mhm. I to się szerzyło, tak jak Bóg wytracił ich na końcu, najpierw zastosował karę na rodzinach Koracha, nie pomogło. Później 250 mężów z tylko na nich była ta kara. Natomiast w momencie, kiedy ludzie, no bo to 250 pogrzebów nagle jednego, prawda, i płacz tych rodzin, ludzie może nawet tam nie słyszeli
wszystkich, nie rozumieli wszystkich niuansów, no bo nie mieli telewizora ani telefonu, tylko co jeden drugiemu powtórzył, dodając do tego swoje widzenie sprawy, więc no, tam się już jakaś gangrena wśród tych ludzi w głowach zaczęła toczyć, że oni później, pomimo, widząc po prostu całą tą sytuację, gdzie Mojżesz stawia się jakby i ich pod sąd Boży i jest jakby wyrok Boży tutaj już dokonany ręką Boga, to ludzie mimo wszystko dalej byli przeciwko Mojżeszowi. I tu już Bóg włączył kolejną swoją swój sposób działania w tej sytuacji, no i nastąpiło jakieś choróbsko wśród ludzi, że oni zaczęli nagle padać, umierać. Tak, bo to jest 17 rozdział, 6 werset. Tu jest ten zwrot ciekawy, nazajutrz. Tak, następnego dnia. Po tych pogrzebach, gdzie ludzie się zmierzyli czyli, z całą sytuacją. Czyli tam jest ten bunt Koracha przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Nie, to już jest ciąg dalszy. To jest jeszcze wśród tych ludzi, którzy nie wszyscy zginęli. No ale mówię, to jest nazajutrz, czyli tam ten bunt powstał, te sytuacje, czyli ziemia się rozstąpiła pod Korachem i tam jego rodziną i później ten ogień na tych 250 mężów spada i wszyscy uciekają w popłochu, jakby chowają się do swoich namiotów. Ja to tak to sobie wyobrażam. Natomiast mamy sytuację nazajutrz, że przez noc oni nadal szemrzą i nazajutrz wypowiadają się przeciwko Aaronowi, spowodowaliście śmierć ludu Jahwe. Czyli że to wy, z waszej przyczyny oni zginęli. I tu jest ciekawa rzecz. Bo tu jest ta plaga, tak? Ale to, co ty mówisz, to oni na razie sobie gadali w 6 wersecie, a w 7 to ta społeczność zaczęła się gromadzić, czyli nastąpił narasta to. Akt czynny. No tak, no od słów do szemrania, do czynów, tak? Tak. Ale to jest nazajutrz, czyli następnego dnia oni mają pretensje do Mojżesza i Aarona, że tamci zginęli. Bo to jest ten zwrot. Spowodowaliście śmierć ludu Jahwe. O nich tu jest mowa. O tamtych ludziach, o tych buntownikach. O tych przywódcach, tak? Ktoś mógł powiedzieć, że to niewinni ludzie. To są bardzo porządni ludzie, którzy przewodzą rodom znamienitym. Bardzo porządni, przyzwoici ludzie. Wy spowodowaliście, że oni umarli, bo ogień na nich spadł. Wy żeście zasłali ten ogień. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast to jest cała sytuacja, kontynuacja tego buntu. I tutaj jest ta plaga, nie wiemy jaka dokładnie, no ale to coś szybkiego, bo padali jak muchy. Tutaj jest napisane, ile tam ich padło? Gdzieś indziej było gdzieś o tym mowa. No nieważne w tej chwili. Tutaj ten... To, co Mojżesz mówi do Aarona, żeby nasypał ognia z ołtarza, prawidłowo z ołtarza tego spiżowego, gdzie są całopalenia dokonywane, i kadzidła do swojej kadzielnicy, żeby poszedł tam do ludu, żeby to ustało. Ale o czym chcę powiedzieć? Był czas taki, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, Rosji z Ukrainą. I ja sobie zadawałem pytanie, bo nagle wielu ludzi stanęło po stronie Ukrainy. Różne akcje pomocy charytatywnej i tak dalej. Trzeba też wziąć pod uwagę w tej historii, całej tej sytuacji, która się nadal toczy, że tam prezydentem jest człowiek, który mieni się być Żydem i duży odsetek ludzi, którzy tam mają bardzo wielkie majątki ziemskie,
też mówią, że są Żydami tak zwanymi. I teraz, jeżeli Bóg za pomocą rąk Rosjan karze ich z jakiegoś powodu, to czy ludzie, którzy stają po stronie tej poszkodowanej, tak jak tutaj, spowodowaliście śmierć ludu Jahwe, czyli że Rosja spowodowała śmierć niewinnych ludzi, bo takie padały stwierdzenia, czy nie stoją przeciwko Najwyższemu? I to było zasadnicze pytanie, które, jak zauważyłem, nikt sobie nie zadawał, takiego pytania nie zadawał. Czy właściwe jest popieranie takich rzeczy? Ktoś kiedyś zauważył, że w czasie II wojny światowej, gdzie był to okres, gdzie najwięcej tak zwanych Żydów mieszkało w Polsce w ówczesnym czasie. Bo pamiętamy to czasy takie, że wysiedlono ich z Rosji, wyrzucono, ten film Skrzypek na dachu trochę tam ogarnia to, ale to mniej więcej ten czas jest, że stamtąd są wyrzucani, oni udają się na zachód i się jakby w tym czasie osiedlają najwięcej tu ziemie polskie. I mamy drugą wojnę światową, ktoś zauważył ciekawą rzecz, że tylko w Polsce każdy, kto pomagał Żydowi, podlegał karze śmierci. Tak słyszałem. Tak to stwierdził. Że w innych krajach takiej surowej kary nie było. I się zastanawiam, że tu znowu jest kwestia tak zwanych Żydów, że którzy mienią się Żydami, jeszcze dodam, bo też w tej buncie Koracha chcę do tego też nawiązać, że nadal ten bunt funkcjonuje. I nikt się nie zastanawia, bo oczywiście jest takie, a nie inne poprawność polityczna o tym mówienia, bo to, że ludzie ginęli, to jest jedno, ale czy ginęli sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, patrząc z punktu widzenia Bożego, bo ci buntownicy, jeżeli by dzisiaj to nastąpiło, to zaraz by powstały pewne ruchy humanitarne, pomagające tym rodzinom poszkodowanym i tak dalej. I czytamy to i teraz zadamy sobie takie pytania, po której stronie taka pomoc humanitarna stoi. Śmierć jest śmiercią, to jest jedno, ale czy ona jest sprawiedliwa i z jakiego powodu, to jest inna rzecz i nie można to tak emocjonalnie, że ludzie giną, to jest już zła rzecz. Bo wiele w Biblii jest opisane, że Bóg wytraca narody i to jest sprawiedliwe. Miasta całe i to jest sprawiedliwe. I jest podana przyczyna. Do ludu jest powiedziane, że jeżeli tu chociażby w kwestii tych kadzielnic, służby przy przybytku, jeżeli ktoś obcy przyjdzie, to ma śmiercią umrzeć. I koniec. Nie ma tu żadnych zrzutek na rodzinę, bo oni są teraz biedni, bo umarł mąż, który poszedł kadzidło zapalić. Zastanówmy się nad tym. Zadałem takiej grupie religijnej, jak była taka fala takich pomocy humanitarnych. Bo oczywiście oni pomagają, żeby kogoś nawrócić na swoją religię. Myślę, że to kwestie polityczne w to wchodzą. Tak, no. I nie ma co na ten temat dyskutować, bo to jest ściśle powiązane z polityką. Tak, ale to też wiąże się z tym, co teraz się dzieje aktualnie i w każdej sytuacji,
Bo jeżeli chociażby tak zwana pandemia, już nie istotne, czy to z ludzi, czy skądś inąd się to wzięło. Najistotniejsze było pytanie w całej tej kwestii, czy to jest kara, czy upamiętanie od Boga. Nikt sobie nie zadaje takiego pytania. A to jest bardzo istotne. Bo jak się przyjrzeć dokładniej, to w czasie pandemii najbardziej to uderzyło w te wszystkie, jak to nazwać nawet, nie znajduję określenia takiego, wszystkie te dziedziny, które sobie człowiek współczesny powymyślał, poukładał, że to robi, to i to robi, a to nagle mu wszystko zostało odcięte, zabrane. I później płacze, że nie może na siłownię iść. Albo jechać na, nie wiem, do parku, skakać na bungee. Przyjemności mu wszystkie zabrano. Albo inne tego rodzaju rzeczy. To są trudne pytania, a trudniejsza jeszcze odpowiedź, a jeszcze uzmysłowienie sobie, że ta odpowiedź może być taka nasuwająca się nie po naszej myśli. Może być to bardzo trudne. Jak na to patrzeć w kontekście tej czystości, świętości, którą Bóg wymaga ewidentnie w każdej dziedzinie, w każdym czasie i zawsze. Jest też taka, tak tutaj odchodząc troszeczkę od tematu, bunt jest i oni, bo przykład tysiąclatki mówi, że do Szeolu, tutaj czytaliśmy, że ziemia ich pochłonęła. No ale pytanie takie dygresyjne trochę, to oni dostali jakieś szanse na inne życie w innym życiu? Reinkarnacja, że będą mieli, odrodzą się i będą mogli sobie tam zapracować na lepszy byt. Bo tutaj chciałem też w pewną kwestię poruszyć różnych filozofii tak zwanych wschodnich. Chociaż to w katolicyzmie też jest dusza nieśmiertelna, to jest pochodna tego i tam opuszcza ciało umiera, a dusza wraca do Boga jako jednostka żywa i tam gdzieś przez różne szczeble próbuje iść albo do piekła tak zwanego idzie, czyli jest życie po życiu, jak to mówią. Natomiast jest ciekawe sformułowanie, bardzo dosadne, w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, 17 werset, znowu wracam do Edenu, ale tam jest sformułowanie, że śmiercią umrzesz, jak zgrzeszysz. Czyli to miała być kara. Śmierć jest brakiem życia, jakiegokolwiek, a nie życiem w jakiejś innej formie. Śmiercią umrzesz. Nie będzie cię. W ogóle. Można powiedzieć unicestwienie. Tutaj się wkrada w cały temat w ogóle myśl grecko-rzymska, różne filozofie. Właśnie dlatego mamy dzisiaj takie, a nie inne doktryny. Natomiast w hebrajskim, jak poczytamy, z czego składa się człowiek, to jest tam dosyć prosto opisane. Dlatego można zrozumieć, śmiercią umrzesz, przestaniesz istnieć. Śmierć jest brakiem życia, a nie życiem w innej formie, w innych światach, w jakimś innym wymiarze i cokolwiek innego. To są różne wymysły człowieka, który chce
postępować po swojemu, chce być jak Bóg i decydować, co ma robić w swoim życiu. On ma decydować, co jest dobre, a co złe, i on później decyduje, że no, robię to, co chcę, a później sobie wymyśla, no ale umrę, to później mam nieśmiertelną duszę, to będę żył dalej, albo będę miał reinkarnację i tak dalej, inne wcielenie. No i to tak sobie człowiek wymyśla, oddala to wszystko od siebie i wymyśla sobie jakieś usprawiedliwienia. To tak dygresyjnie odchodzą trochę od tematu, bo tutaj mamy cały czas, że to jest kara. Kara to nie jest życie w jakichś innych światach, innych, chociaż byty duchowe są, jak to w objawieniu mamy, zamknięte, tak? Czekają na sąd. Ale to jest opis ten, że są zamknięte gdzieś tam, a nie, że umarły i czekają na sąd. Coś jeszcze na temat tego fragmentu? Czyli ten bunt jakby pierwotny ma echo następnego dnia. Czyli ci ludzie, którzy zostali, też mają pretensje do Mojżesza i Arona. Czyli do Mojżesza i Arona, bo na to chcę zwrócić uwagę. Mojżesz i Aron to są dwie osoby. Mojżesz, tak jak powiedziałaś, jest symbolem władzy, zwierzchnictwa. Aron jest symbolem duchowości, wiary i takiej namacalne w tym zakresie. I to jest bunt przeciwko tym dwom czynnikom cały czas. I do tych dwóch czynników będę chciał się odnieść, ale to chyba po przerwie, mamy już 13. Tutaj jeszcze może bym tak może poruszył tą dziesięcinę, z czego ma być. To jest 18 rozdział, 12 werset. Wszystko, co najlepsze z oliwy i co najlepsze z moszczu i zboża. Mamy w wielu miejscach, że składane są oddania w świątyni z wina. To wino dzisiaj tak rozumiemy, jak rozumiemy. Znaczy, moszcz to jest sok gronowy. Tak to się nazywa, wyciśnięty z gron, to jest moszcz i z tego moszczu można zrobić odpowiednią technologią wino alkoholowe, ale też moszcz i sok można odpowiednią technologią zakonserwować. I żeby był w późniejszym czasie zdatny do użycia. Nawet w dawnych czasach, bo też o tym czytałem, znano różne technologie, żeby ten sok można było przechować długi okres czasu, żeby on się nie zepsuł. Oczywiście można też zrobić z moszczu ocet winny, tak? Czyli też odpowiednio się to robi, żeby on się zakwasił. Czyli najpierw sfermentował, a później się zakwasił. Mamy ten oliwa, moszcz i zboże. Trzy jakby bardzo błogosławione czynniki. Powtarzające się. To jest zastanawiające, to przymierze soli. Dlaczego to jest tak nazwane tutaj? Tylko w tym przekładzie jest tak nazwane, czy we wszystkich? We wszystkich. To jest 19 werset. Nie ma soli. Mowa.
Tanachu już cyrkowa jest. Nie, jest. To przymierze, bo tu nawias kwadratowy i nie zauważyłem, że tu jest też sól. Jest to przymierze wieczne soli przed Bogiem. No też przypowieść Jeszua jest o soli. To jest 19 werset. O soli, tak? Jeżeli sól straci swój smak, to się ją wyrzuca. Czyli tutaj to przymierze soli też może mieć to znaczenie właśnie jako aronitów, że oni mieli być klarowni, tacy esencjonalni, żywi, ich prowadzenie też, tą duchową służbę, którą Bóg im zlecił, miała być żywa, czysta i taka esencjonalna jak sól, jak świeża, niezwietrzała. Czyli zawsze przaszna, przednia, najlepsza. Może to jest taki obraz tego przymierza soli. Ale tutaj to raczej rozumiane jest tak, że ma być to nieodwołalne, wieczne i w rozumieniu, że zakonserwowane solą, nie, że się utrwali. Też można tak to powiedzieć, że sól też konserwuje, tak? Dobrze, zróbmy przerwę do 14 godziny. W drugiej części omówimy temat. Zebrali w 16 rozdział tego Księgi Liczb, 16 rozdział 3 werset, tutaj tą pierwszą część. Zebrali się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Bo to, co się tam wydarzyło, jest pierwowzorem tego, co się dzieje do tej chwili. To się działo i w pierwszym wieku, licząc kalendarzem katolickim, czy rzymskokatolickim, i to się dzieje dzisiaj. Zebrali się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Bunt. Bunt w postępowaniu. To w drugiej części spróbuję to podzielić się, jak to wygląda w tekstach, jak ten bunt funkcjonował za czasów apostolskich. No, to w drugiej części. Zapraszam na 14. Zrobimy sobie przerwę. Napisz. Do usłyszenia.